A dzisiaj przychodzę do Was z ważnym tematem. Jak się czujecie z tym, kiedy pytacie się kogoś, co słychać i jesteście pełni entuzjazmu, pełni werwy, pełni takiej energii pozytywnej na maksa, bo w Waszym życiu wszystko zaczyna płynąć, zaczyna fantastycznie iść i spotykacie właśnie bliską osobę, czy znajomego, czy znajomą i pytacie się, co tam u Ciebie, a ten ktoś to, co robi, to... I no nareszcie ktoś się mnie zapytał, co u mnie, i zaczyna wywalać żale, jak to źle, to tamto, sram, to wam, to wszystko jest do niczego, życie jest do niczego, związek jest do niczego, robota jest tragiczna, miejsce, w którym żyję, jeszcze gorsze, sąsiedzi beznadziejni i tak dalej, i tak dalej, i zaczyna się narzekanie, zaczyna się wywalanie. I co wtedy często się dzieje? Bardzo często jest tak, że wiele osób w takich chwilach zatrzymuje się i zamiera jakby w przestrzeni, nie wiem, co dalej zrobić, nie wiem, co mam dalej powiedzieć takiej osobie. I zaczynamy się zastanawiać, co mamy jej odpowiedzieć, co my mamy tej osobie powiedzieć, jak my mamy zareagować, no bo wiecie, my tutaj jesteśmy tacy frywolni, tacy wysokowibracyjni, a tu nagle ktoś przychodzi i nam mówi, że wszystko jest do niczego, więc co wtedy zrobić? Jeżeli podzielimy się naszym szczęściem, no to tej osobie zrobi się przykro. Jeżeli nic nie powiemy, to zacznie ta osoba dziwnie na nas patrzeć. A jeżeli podzielimy się, i teraz to, co bardzo dużo osób robi, dzieli się tymi rzeczami, które tak naprawdę w rzeczywistości nie są faktem. Czyli zaczynamy narzekać, jakby udziela się nam ta energia, którą słyszymy, udziela się nam ta wibracja, udziela się nam ten nastrój tej osoby, z którą rozmawiamy. Udziela nam się w taki sposób, że zaczynamy przejmować jej patrzenie na świat. Z jednej strony dlatego, że nie chcemy zrobić nikomu przykrości, nie chcemy nikomu sprawić przykrości. Z drugiej strony dlatego, że może być nam wstyd, że nam tak świetnie idzie, a tej osobie nie. Nie chcemy, żeby ona się gorzej poczuła, więc zaczynamy wchodzić w te same dokładnie fale. I to bardzo często się tak dzieje, kiedy ludzie w ten sposób zaczynają reagować, kiedy ludzie patrzą na swoich bliskich pod kątem lojalności, czyli jak im źle wychodzi, to ja nie będę się chwalić, ja nie będę wyskakiwać tutaj przed szereg, że mi idzie wspaniale, bo zrobi im się przykro, nie będą chcieli się ze mną kontaktować, nie będą chcieli ze mną utrzymywać znajomości, nie będą chcieli tak naprawdę w żaden sposób ze mną dalej rozmawiać, bo nie będziemy nadawać na tych falach, więc lepiej ja również zaniżę swoje szczęście i powiem, że u mnie też jest do dupy, a co? Wtedy oni się też lepiej poczują. Macie tak? Zdarzyło Wam się coś takiego? Zdarzyły Wam się takie sytuacje? To są rzeczy, które gdzieś tam bardzo często... Kiedyś w moim życiu były bardzo często. Bardzo często. Szczególnie kiedy naprawdę zaczynało mi fantastycznie iść. Odnosiłam ogromne sukcesy. Spotykałam się ze znajomymi, z którymi bardzo długo się przyjaźniłam. I oni tak bardzo narzekali, a ja wręcz... nie miałam na co narzekać i dziwnie się czułam, że nie mogę podzielić ich smutku, nie mogę jakby usiąść przy tym jednym kotle i zamieszać razem z nimi łyżką i wylać full żalu, goryczy i nieszczęścia i razem tą zupę wypić, bo w moim życiu było zupełnie odwrotnie. I widziałam to, co się działo z nimi, kiedy opowiadałam o tym, że u mnie jest fantastycznie, na pytanie, jak u mnie, mówiłam, że jest świetnie, i oni... widziałam, jak reagowali, i to, co dochodziło, do czego dochodziło później, dochodziło do tego, że te znajomości zaczynały się kruszyć. Ludzie nie chcieli się ze mną spotykać, bo nie nadawaliśmy na tych samych falach. I teraz, co się dzieje, kiedy tak naprawdę... Straszna ta zupa. Co się dzieje tak naprawdę, kiedy my dołączymy właśnie do tego paleniska i tą zupę razem sobie zaczniemy sobie razem gotować, albo będziemy chcieli uczestniczyć w tym spotkaniu dalej, będziemy chcieli utrzymać te znajomości, albo zaczniemy kryć nasz sukces, albo zaczniemy chować
to nasze powodzenie i to, co się w naszym życiu fantastycznego dzieje, po to, żeby daną znajomość utrzymać, albo prawdopodobnie będziemy potrzebować pożegnać się z tą znajomością. I to dla mnie było na tamten moment bardzo trudne. Ja nie chciałam się żegnać ze swoimi znajomościami, ze swoimi przyjaciółmi, z przyjaciółkami, z którymi byłam od lat, z którymi łączyły mnie bliskie więzi, ale z czasem to zaczęło się wykruszać. I teraz my mamy taką właśnie, my mamy taką naleciałość, że boimy się zmian. I te zmiany, które w naszym życiu się zadzieją, kiedy zaczyna nam coś wychodzić, kiedy zaczyna się coś fajnie dziać, naturalną rzeczą staje się, że pewne aspekty z naszej przestrzeni odpadną, że pewne znajomości odpadną, że otoczenie wokół nas się zmieni. I ludzie bardzo często decydują się na to, aby tkwić w swojej przestrzeni, otoczeni innymi osobami, nawet jeżeli to nie przynosi im korzyści, nawet jeżeli to ich nie wznosi, nie rozwija, nie powoduje, że są bardziej szczęśliwi, tylko dla samego utrzymania relacji. Czyli okej, ja nie jestem zadowolona z tego, co jest, nie jestem zadowolona z życia, które mam, ale jeżeli ja się wybiję wyżej, to ja stracę te znajomości. Jeżeli ja pójdę dalej, to te znajomości odpadną, a ja nie chcę tracić przyjaciół, ja nie chcę tracić tych znajomości, ja chcę, żeby oni cały czas byli w moim życiu, więc ja obniżę swoje loty, obniżę swoje pragnienia, albo w ogóle je odsunę, albo schowam do piwnicy, albo na strych zapakuję w kartonik i będę żyć życiem takim, które jest zbliżone do życia moich znajomych czy bliskich, po to, żeby wciąż ta znajomość była utrzymana, po to, żeby wciąż te relacje były utrzymane. I takich osób jest bardzo dużo. Ja do nich również należałam. Ja do nich również należałam i to jest trudne dać sobie taką przestrzeń, ale wynika to z lęku, że my już nic więcej w życiu nie osiągniemy, że jeżeli my tą znajomość, jeżeli ta znajomość odpadnie, to tak naprawdę my nowej nie będziemy mieć. A w rzeczywistości jest tak, słuchajcie, że kiedy my zaczynamy naprawdę być sobą, ale tak w pełni, wiecie, bez ogródek, tacy jacy jesteśmy, ja nie mówię tutaj, że my mamy być nie wiadomo jak wulgarni albo ekstrawaganccy, chyba że taka jest nasza natura, ale kiedy pozwalasz sobie na to, żeby być w pełni sobą, to co się zadziewa? Jest oczywiście ten czas taki, bym powiedziała, żałoby i takiej przestrzeni, kiedy stare odchodzi i jest chwila taka jakby przerwy, zanim pojawi się nowe, ale właśnie po tej chwili przerwy pojawia się nowe. Pojawiają się nowe znajomości, pojawiają się nowe relacje. I jakie to są relacje? To są relacje takie, słuchajcie, gdzie wy możecie być w pełni sobą. Po prostu. Wy nie musicie tam niczego ukrywać, nie musicie nikogo udawać, nie musicie niczego chować, ani zamiatać pod stół. Wy po prostu możecie być sobą. Możecie się dzielić swoim szczęściem, ale możecie się też dzielić tym, kiedy wam jest źle i nikt tutaj głowy za to nie urwie. Ale co takie znajomości dają? Te znajomości nowe, które się pojawią, one spowodują, że wy będziecie wzrastać. One spowodują, że ta energia będzie w was jeszcze większa, jeszcze więcej będzie powera do działania, jeszcze bardziej będziecie mogli być sobą, jeszcze więcej będziecie mogli osiągnąć i otrzymać niż to, co dotychczas. Przyjrzyjcie się swojemu otoczeniu. Ktoś kiedyś powiedział coś takiego. 5 najbliższych osób, średnia 5 najbliższych osób definiuje ciebie i twoje życie. Przyjrzyj się więc tym 5 najbliższym osobom i będziesz wiedzieć, gdzie jesteś w swoim życiu. Będziesz też wiedzieć, dokąd możesz dotrzeć i jak daleko. Ponieważ te osoby, te 5 osób, nie tylko ich średnia wypadkowa definiuje ciebie, ale także ich życie, ich możliwości i ich limity, do których dotarli, określają twoje limity. Więc jeżeli pragniesz zmiany, to zadaj sobie pytanie, co potrzebujesz pożegnać ze swojego życia i na co jesteś gotowy i z czym jesteś gotowy się pożegnać, bo Ta zmiana się nie zamanifestuje, w waszym życiu nic się nie zmieni, jeżeli będziecie tkwić w jednym miejscu, otoczeni dokładnie tym wszystkim samym, co dotychczas,
pragnąc, aby pewne rzeczy do Was przyszły, pragnąc pewne rzeczy otrzymać, a nie robiąc nic w kierunku takim, aby pewne rzeczy puścić. Po prostu. Kiedy puścisz, pojawi się przestrzeń na to, byś był, była sobą w pełni. I co wtedy? Wtedy świat stoi totalnie otworem. Zupełnie. Wtedy świat stoi otworem. Wtedy możesz osiągać to, co tak naprawdę w głębi swojego serca, co w głębi twojego serca tkwi, czego tak naprawdę pragniesz gdzieś głęboko, głęboko w sobie. I nie będzie żadnych tutaj granic, nie będzie żadnych tutaj limitów. I wyobraź sobie sytuację, kiedy ty się spotykasz z kimś, kto jest dla ciebie ważną osobą, spotykasz się z tą osobą i mówisz do niej, wiesz co, mam dzisiaj kiepski dzień, nie mogę po prostu jakoś się przełamać, nie mogę się zmobilizować do działania. A ta osoba, zamiast ci powiedzieć, wiesz co, a wiesz jaki ja mam kiepski dzień, ty mi mówisz o swoim, ja ci powiem jaki ja mam gówniany dzień. Zamiast coś takiego mówi, słuchaj, dasz radę, zawsze dajesz radę, wiem, że dasz radę, wierzę w ciebie. Czego chcieć więcej? Czego chcieć więcej? I dalej. Co gdyby na spotkaniach towarzyskich, zamiast obgadywania Kasi, Basi, Zosi, Stasia, Antosia, Krzysia i Pawła, gdyby zamiast tego rozmawiać o naprawdę tematach, które powodują, że gdzieś tam zaczynają się w nas zapalać światełka i takie, wiecie, żaróweczki się nam włączają. O, wow! A więc to tak, a, no tak, więc to tu możemy tak, tak i tak, i z tej strony, i z tamtej. Rozumiecie? Co gdyby w ten sposób zacząć się spotykać z ludźmi? Gdyby każda znajomość i każde spotkanie powodowało, że tak naprawdę my zamiast tonąć w tych smutkach, żalach, narzekaniach, zamiast zasiadać do tego kotła i mieszać w tym garze zupy żalu, gniewu, smutku, nieszczęść, gdybyśmy my po prostu sobie usiedli i mogli stworzyć coś naprawdę niesamowitego. To jest właśnie to. Chciałabym, żebyście się przyjrzeli tym swoim znajomościom, tym 5 najbliższym osobom. Przyjrzeli się życiu tych osób, przyjrzeli się ich przekonaniom, przyjrzeli się temu, jak funkcjonują na co dzień, jakie mają pragnienia, jakie mają marzenia, czy w ogóle je mają, jak to wszystko wokół nich wygląda, bo łatwiej jest u kogoś to zobaczyć. I weźcie pod uwagę to, że to, jak to wygląda u nich, to tak będzie wyglądało albo wygląda prawdopodobnie u Was. Ponieważ my kreujemy relacje tylko takie, które są z nami zgodne. Z naszymi przekonaniami, z naszym patrzeniem na świat, z naszym postrzeganiem sukcesu, z naszym postrzeganiem biznesu, z naszym jestestwem, z tym, jak w ogóle patrzymy na siebie. U nas nie zaklika nic, jeżeli my w tym temacie nie będziemy zgodni z daną osobą, z którą tworzymy relację. Tam po prostu nie będzie, nie zadziała. Ok? Przyjrzyjcie się temu. Jestem ciekawa, jak to u Was wygląda. Jestem ciekawa, jakie, do jakich wniosków dojdziecie, co Wam się pojawi. I kochani, wszyscy ci, którzy chcecie zobaczyć, jak to jest, zacząć kreować swoje życie i swój biznes z przestrzeni bycia w pełni sobą i pozwolić sobie w końcu, słuchajcie, w końcu pozwolić sobie na to, aby zacząć robić coś na maksa w zgodzie ze sobą, a nie z kimś, z czyimiś zasadami, zamiast dreptać po czyichś śladach, zamiast komuś skrobać pięty. Jeśli macie ochotę zobaczyć, jak to wygląda, kiedy możecie być naprawdę sobą w biznesie, tworząc go na maksa i każdego dnia stając się jeszcze bardziej sobą, zapraszam Was na warsztat. Co na tym warsztacie chcę Wam pokazać? Chcę Wam pokazać przede wszystkim, jak rozpocząć biznes, tworzenie, kreowanie swojego biznesu, takiego, który stanie się mega biznesem i który będzie zgodny z Tobą. Nieważne, co to będzie. Naprawdę, nieważne, co to będzie. Jeżeli to będzie biznes, który ma być Twoim biznesem, jeżeli będzie on jakby przedłużeniem Ciebie, to nie ma takiej opcji, żeby to nie wypaliło.
Po prostu nie, bo ty będziesz do tego stworzony. Biznes, który przestanie być biznesem, a stanie się twoim sposobem na życie, twoim stylem życia, który będzie wpleciony w twoje życie, tak jak to wygląda w moim życiu. Bo słuchajcie, dwa lata temu odwiedziłam tutaj moją rodzinę, byłam tutaj na 6 tygodni i 2 lata temu ja jeszcze nie robiłam tego, co robię. I przypomniało mi się, kiedy jestem tutaj u moich rodziców, kiedy odwiedzam moje siostry i brata, i przypomniało mi się, że ja wtedy jeszcze byłam w zupełnie innej przestrzeni, ja wtedy jeszcze byłam w takiej przestrzeni właśnie, że trzeba coś zrobić, że coś muszę, że jakaś tam praca się zacznie i tak dalej po powrocie, że skończy się urlop. Teraz ja mam cały czas urlop, ale ten urlop przeplatany jest z tym, co kocham, bo ja to po prostu kocham, ja nie mogę... Nie czuję w ogóle potrzeby, żeby nie robić dla Was live'a, nie czuję potrzeby, żeby nie pisać. Ja czuję potrzebę, że ja chcę. Sprawia mi to ogromną przyjemność i co więcej, kiedy ja wchodzę w przestrzeń warsztatu, kiedy mogę dla Was przygotować warsztat, który przynosi niesamowite efekty i te efekty są namacalne, gdzie ludzie po kilku dniach mają tak ogromne transformacje w życiu, że moje serce po prostu się raduje, to czemu miałabym tego nie robić? Dlaczego miałabym się z tym stopować? Tego chcę Was nauczyć, to chcę Wam pokazać, że nie musicie podążać żadnymi regułami, nie musicie podążać żadnymi ścieżkami, nie potrzebujecie iść za kimś ślad w ślad. Wszystko możecie stworzyć według własnych zasad, według własnych reguł, stworzyć swój, wykreować swój biznes, który będzie działał tak, jakby był Waszym przedłużeniem. I tam nie będzie pytań, czy ja muszę wstać i coś zrobić rano. To po prostu będziesz to robić, bo będziesz mieć na to ochotę każdego dnia, dlatego że im więcej będziesz kreować, tym więcej będziesz otrzymywać tego, co pragniesz. Nie będzie żadnego poświęcania się, żadnych kosztów ponoszonych, nie będzie żadnego przedkładania zdrowia, rodziny, ani bliskich, bo będziesz ten biznes kreować na wartościach, które są naprawdę ważne w Twoim życiu. A przede wszystkim będziesz go kreować w zgodzie ze sobą, ze swoim życiem, stylem życia, z tym, kim jesteś naprawdę. Do zobaczenia, kochani. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie.